Dzisiaj jesteśmy na targowisku Grunwaldzka w Olsztynie. Duma Olsztyna, powiedziałabym, dlatego że jest to bardzo żywe, cudowne targowisko, gdzie możecie Państwo spotkać naprawdę fajnych też ekologicznych rolników. Oprócz tych, którzy przywożą tylko warzywa gdzieś z giełdy pod Warszawą. I możecie tutaj znaleźć naprawdę ciekawych ludzi. Samo targowisko w każdym mieście, zwłaszcza na Warmii, która w Olsztynie jest bardzo ważne, bo targowisko pokazuje dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. To, co tu się kupuje, to tego nie kupi pani w Carrefourze, nie kupi pani tego w Biedronce, tak? Dlatego z jednej strony targowisko z eleganckim dojazdem przede wszystkim, z parkingiem, bo ja już ten parking tu oglądam 30 lat i się niewiele zmienił, tak? A widziałem inne targowiska, nie tylko w Polsce, ale na przykład w Hiszpanii, w Portugalii, gdzie to wszystko jest pięknie zrobione, tak? Z węzłem sanitarnym, ze wszystkim, tak dalej, że to na przyjemnością się kupuje. A w Olsztynie rzeczywiście targowisko z prawdziwego zdarzenia pod hasłem dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur. Targowisko Grunwaldzka jest bardzo popularne. Ludzie cenią lokalnych tutaj targowców. Ja ich tak nazywam, mimo że nie ma takiego słowa w Polsce, ale ekorolników, którzy naprawdę przyjeżdżają tutaj ze swoimi towarami. I drodzy Państwo, ten projekt, który promujemy na budżet obywatelski, dotyczy tego, żeby zrobić dużą konsultację organizacyjną z targowcami po to, żeby ulepszyć te targowiska i z klientami. Wypracować pewien projekt organizacyjno-przestrzenny tego, żeby na takim targowisku jak tu było lepiej. Żeby też wybudować markę tego targowiska, żeby targowcy, którzy tutaj są, nie mówili mi, że tu przychodzą tylko kupować biedni ludzie, ale te osoby, które handlują warzywami ekologicznymi, mogły podnieść troszeczkę te ceny lub mieć tańsze ławy. Jest tutaj bardzo dużo organizacyjnych problemów, które trzeba przegadać, przedyskutować. Przedyskutować je i z klientami, i z targowcami, i z miastem, i z zarządem targowisk. Także ten projekt jest przede wszystkim projektem, gdzie będziemy wspólnie myśleli, co zrobić dalej i jak wybudować tą markę dalej. Tu nie trzeba promować, to wystarczy stworzyć warunki. Ale te warunki... Ci ludzie sami będą promowali. Jesteśmy teraz w lokalnych przystymakach Olsztyn. Jest to jeden z takich głównych punktów ważnych, dlatego że dziewczyny, które go prowadzą, organizują też innych ekorolników i są tu na stałe, bo mają swój punkt. Cześć. Cześć, Kinga Mikrokinia Młońska. Ja reprezentuję swoją własną działalność Mikrowarzywa z Warmii oraz z Weroniką Rybińską Kozą na Lawendzie. Otworzyłyśmy punkt Lokalne Przysmaki Olsztyn, które zrzesza lokalnych producentów żywności z okolic Olsztyna. I czemu ważny jest taki punkt? Ponieważ producenci nam zaufali. Lokalny producent ma problem taki, że nie uważa, że ktoś potrafi sprzedać mój produkt. Tutaj lokalni producenci nam zaufali i sprzedajemy ich produkty w ich cenie. Łączymy siły na utrzymanie lokalnych przysmaków, utrzymanie sklepu oraz na marketing i uczymy konsumentów, że w naszym regionie są lokalne produkty, jest to żywność wysokiej jakości i zawsze jest dostępna co tydzień w jednym miejscu. Jest ze mną Jerzy Żyngiel, miastolog. Miastolog. Nie urbanista, bo to jest coś więcej. Bo nie, urbanista zajmuje się planowaniem miasta, a miasto... Miastolog, tak? Miastolog, nie, wymyśliliśmy, bo to tłumaczenie z angielskiego. To jest ktoś, kto zajmuje się miastem i rozwojem miasta. I badaniem miast. I co taki człowiek, który zajmuje się badaniem miast profesjonalnie i rozwojem, siedzi tutaj pod jakąś budą na targowisku i poświęca swój wolny czas w sobotę, żeby pomóc tej przestrzeni? Jerzy, po co to robisz? Bo to jest ważna sprawa. To, co jemy, i skąd jemy, i wiemy o to, co jemy, to wpływa na to, kim jesteśmy. A na targu jest prawdziwe życie. Tu ludzie się kłócą, kupują, sprzedają,
zarabiają pieniądze, wydają pieniądze i po prostu jest energia. Tu ludzie chodzą, to się wszystko dzieje. Tu sobie chodzą, wymieniają poglądy, a jak na przykład jesteśmy w markecie i niby kupujemy, załóżmy, te same warzywa, to co, uśmiechniesz się do kogoś? Podyskutujesz z kimś? W markecie jesteś, by to powiedzieć... Jesteś maszynką do wydawania kasy. Dokładnie. Tak, a pani w kasie, nie obrażając nikogo, ma za zadanie być maszynką do przyjmowania kasy. Czyli jesteśmy bezosobowi, a tutaj jesteśmy normalnie ludźmi i obywatelami. Tak, targ jest, miasta powstały dlatego, że ludzie z sobą wymieniali towary, pieniądze, poglądy, rewolucje robili. I to po prostu jest, miasto powstało po to i to jest najważniejszy punkt w mieście. I teraz tak, my zabraliśmy się za ten temat targów, dlatego że obserwujemy oboje taką tendencję, że nasze olsztyńskie targi jakby trochę nie ma na to pomysłu. Ja chciałam ciebie zapytać, bo ty badasz takie i obserwujesz przykłady światowe. Jaka jest teraz tendencja na świecie i nad czym my tutaj w Olsztynie nie nadążamy? Słuchaj, problem jest nie tylko nasz. Okazuje się, że ten sam problem występował już 10 lat temu w innych krajach. Na przykład są takie badania angielskie. Naukowcy z Uniwersytetu w Leeds zrobili badania całego kraju, głównie dużych miast, pod tym kątem, jak te targi w zasadzie nie funkcjonują. I zauważyli, że dokładnie te same problemy, o których my rozmawiamy, dokładnie to samo tam było, tylko 10 lat wcześniej. Wynikało to ze zmian w sposobie handlowania, wynikało to, że przenosimy swoje zakupy do internetu, że wymierają ulice handlowe, że duże sieci przejmują praktycznie cały rynek, że nie dbamy o to, że targ jest miejscem społecznym też. Dokładnie to samo było. I oni w 2015 roku opublikowali taki wielki raport, gdzie jest cała diagnoza i dokładne kroki, co dalej powinni robić. I co powinniśmy robić z naszymi rynkami? Przede wszystkim znaleźli, problemem dla nich było to, że targowiskami zajmują się głównie miasta, bo tam około 70% było własnością publiczną targu, w Anglii też. Tak na doczepkę. To znaczy nikt nie ma jakby radości z zajmowania się targowiskami. Ma takie obowiązki i z tego dalej nic nie wynika. Ale z drugiej strony mieszkańcy mają ogromną radość. Tu jest mega dużo uśmiechów. Mają radość z kupowania i bycia w tej przestrzeni. Będziemy próbowali pokazać Państwu, że ta przestrzeń jest fajna, wartościowa i że warto tutaj przyjść, nie wiem, a nie siedzieć przed telewizorem i że jak tutaj kupisz sobie warzywa, to po pierwsze one będą też zdrowe, będą od lokalnych producentów, czyli wspieramy taką lokalną ekonomię, tak, że może przyjść, naprzeciwko nas jest pani, która ma 5 kwiatków rumianku i 10 kwiatków, nie wiem, wrotyczy i to sobie może sprzedać i zarobić pieniążki. Jest inna pani, która ma z działki parę warzyw. I o to w tym wszystkim chodzi. A jak do marketu pójdziesz, to wydasz te pieniądze, wrócisz zmęczony, a tutaj wrócisz pełen energii. Targ, życie w mieście jest przede wszystkim teatrem. Ten teatr jest na ulicach, ten teatr jest na targu, ten teatr jest tam, gdzie ludzie się spotykają i gdzie nie ma wymuszania, że tu nie możesz, tego nie możesz. Jest swoboda, ty decydujesz. Trzeba przede wszystkim spytać ludzi, czego potrzebują. I o tym jest też ten projekt. Bo jak napisał Christopher Alexander w języku wzorców, a propos targowisk, napisał, wystarczy wydzielić miejsca niewielkie, postawić paliki na skrajach, żeby ludzie sami mogli sobie zadaszyć to miejsce według własnych potrzeb, żeby im nie kapało, nie świeciło słońce za bardzo i dać im możliwości. Jeżeli to zrobisz, to miejsce będzie żyło. To jest projekt taki konsultacyjno-promocyjny naszych olsztyńskich targowisk, których jest na razie kilka. I potrzebujemy głosów mieszkańców, którzy kupują na targowiskach, kochają te targowiska, żeby te swoje 3 punkty dali nam na ten projekt, żebyśmy mogli pomóc targowcom, żeby tutaj się ulepszała forma tego targowiska, żebyśmy się organizacyjnie lepiej dogadali i żebyśmy tą zdrową, dobrą żywność, te roślinki, które tutaj mamy z tyłu, mogli dalej pozyskiwać. I miejmy nadzieję, że targowcy nam nie uciekną.
uciekną do gmin ościennych i zadbamy o nich tutaj. Bardzo prosimy o te głosy.